Ostatnie miesiące to okres bardzo wytężonej pracy całego klubu, działu sprzedaży, szefa działu sprzedaży, pana Janka Wojciaka. Efekty tej pracy państwo będziecie oglądać przez najbliższe miesiące, przez najbliższe kilka kwartałów, a w przypadku naszego nowego sponsora, firmy Lioness, przez najbliższe 3 lata. Ta współpraca to tak silne marki jak Lech Pils, jak Fogo, jak SGB, jak Dombex. Niezwykle cieszę się, że do grona tych zacnych brandów, silnych marek dołącza dzisiaj firma o dużym potencjale, firma międzynarodowa posiadająca ponad 5 milionów klientów, firma Lioness. Witam na pokładzie, panie prezesie. Szczególnie cieszy mnie to, że wraz z firmą Lioness będziemy mogli pomagać w szkoleniu dzieci, młodzieży w naszej akademii, w Akademii Lecha Poznań. I właśnie myślę, że ta jakość tego szkolenia i ta sława tej akademii była jednym z tych podstawowych elementów, który skłonił Lioness do tego, żeby nawiązać współpracę, i to współpraca na najbliższe 3 lata z firmą, z klubem Lech Poznań. Oddaję głos panu profesorowi. Bardzo dziękuję. Nazywam się Rafał Pięta i na dzisiejszej konferencji reprezentuję zarząd firmy Lioness Poznań, które jak zostało tu zaprezentowane przez pana prezesa, celem dzisiejszej konferencji jest zaprezentowanie Lionessa w dwóch rolach, w dwóch odsłonach. Ja już jako wiecie, przedmiotem działalności Lioness jest sponsorem rozwój programu lejonościowego, który rozwijany pod marką Lioness. Nasza marka jest obecna na wszystkich kontynentach. Nasze biura mamy w 46 krajach. Współpracujemy z ponad 54 firmami, partnerami handlowymi, które dostarczają naszym uczestnikom produkty i usługi. A liczba, tak jak już powiedział wcześniej pan prezes, liczba naszych uczestników, którzy współpracują z Lioness, przekroczyła 5 400 000. Zakres współpracy, jaką planujemy pomiędzy naszymi firmami, to tak jak powiedziałem, sponsor, który od początku rundy rewanżowej, którego logo znajdzie się na koszulkach zawodników, piłkarzy Lecha Poznań, ale partner, również partner biznesowy, który już wkrótce wspólnie z Lechem Poznań dostarczy kibicom i sympatykom rozwiązanie programu lojalnościowego, dzięki któremu każdy kibic, każdy sympatyk będzie mógł poprzez swoje codzienne zakupy wesprzeć rozwój młodych talentów, młodych adeptów, przyszłych piłkarzy Lecha Poznań. Na czym polega na ten program? Program polega na tym, że tak naprawdę każdy wygrywa. Po pierwsze, kibic, sympatyk, który przystąpi do tego programu, to będzie się nazywał Lech Poznań i Cashback Card, za wszystkie swoje zrealizowane zakupy będzie otrzymywał zwrot pieniędzy wydanych na te zakupy do 5%. Również z tych samych zakupów dodatkowo klub uzyska 1%. W związku z czym mamy tu taką sytuację typu win-win-win, że każdy wygrywa. Wygrywa kibic, oszczędzając na swoich zakupach, dostając co tydzień zwrot ze swoich zakupów. Wygrywa klub i jego nowi adepci poprzez dotację tego 1%. Jak rozmawiałem tu z prezesem, trzecie win to jest obietnica, że nie tylko w rundzie wiosennej, ale w następnych miesiącach zawodnicy i piłkarze będą mieli same win na swoim koncie. Umowa pod tym względem. Nie tylko w tym wymiarze czysto finansowym, jeśli chodzi o wielkość kwot, ale też w tym wymiarze dotyczącym czasu trwania umowy, także pewnych warunków, które dotyczą współpracy marketingowej, gdzie powiedzmy sobie też otwarcie, my zasięgnęliśmy języka chociażby w Rapidzie Wiedeń, jak ta współpraca wygląda. Rzeczywiście wiele możemy się od naszego partnera nauczyć, jeśli chodzi o nowoczesne rozwiązania, chociażby z zakresu komunikacji z kibicami, więc jakby to dla nas będzie też cenny partner właśnie w naszych relacjach z Barceloną. Zdecydował się na sponsoring jakiejkolwiek dyscypliny, który nie chciał sponsorować mistrza Polski. A jeżeli mamy tutaj mowę o Lechu Poznań, to nie sposób nie zauważyć właśnie kibiców,
którzy są jedną z bardziej unikalnych grup na przestrzeni całego rynku futbolowego w Polsce.